Rozdział opisujący, jak to Samuel L. Well, robarczony misją miłosną wywiązał się z niej i co z tego wynikło. Przez cały dzień następny sam pilnował nieodstępnie pana Winkle, postanowiwszy sobie nie spuszczać go z oczu dopóki nie otrzyma instrukcji z głównej kwatery. Nieprzyjemne to było dla więźnia, który był jednak zdania, że lepiej już znosić taki nadzór, niż narazić się na porwanie siłą. Gdyż wierny sługa wielokrotnie dał mu do zrozumienia, iż poczucie obowiązku łatwo go może zmusić do chwycenia się tego ostatniego środka. Bardzo jest nawet prawdopodobne, iż sam skończyłby na tem i dla uspokojenia skrupułów odwiózłby pana Winkle do baw ze związanymi rękami i nogami. Gdyby szybka odpowiedź pana Pickwick'a na list wręczony przez Daulera nie uczyniła zbytecznym takiego trybu postępowania. Jednym słowem, pan Pickwick wieczorem tegoż samego dnia stawił się sam osobiście w hotelu pod krzakiem i z uśmiechem powiedział zachwyconemu samowi, iż sprawił się on doskonale i nie potrzebuje już wartować przy panu Winkle. Sądziłem, Mówił pan pickwick do pana Winkle, podczas gdy sam zdejmował z niego surdut. Sądziłem, że najlepiej zrobię, gdy tu przybędę osobiście, by się przekonać, jakie pan ma zamiary wobec tej młodej osoby. Wpierw zanim pozwolę użyć sama do tej sprawy. Zamiary moje są jak najuczciwsze odrzekł pan Winkle z wielką siłą. Pamiętaj pan, zaczął znowu pan pickwick, którego oczy zwilgotniały, iż spotkaliśmy ją po raz pierwszy, u naszego zacnego przyjaciela, pana Wardu, byłoby to złą odpłatą za doznaną gościnność, gdybyś pan lekkomyślnie potraktował jego bliską znajomą. Ja nigdy nie pozwoliłbym na to. O, nigdy. Ale ja też nigdy nie miałem podobnych myśli, zawołał z zapałem pan Winkle. Długo zastanawiałem się nad sobą i czuję czuję, panie Pickwick, że całe moje szczęście od niej zależy. – O, to się nazywa powiedzieć wszystko krótko i węzłowato – dodał pan Weller z przyjemnym uśmiechem. Pan Winkle, usłyszawszy te słowa, spojrzał nieco surowo, zaś pan Pickwick poprosił swego służącego, by nie kpił z najpiękniejszych uczuć ludzkiej natury. Na co sam odpowiedział, że nigdy nie ośmieliłby się, gdyby zdawał sobie z tego sprawę, ale ponieważ jest… Tyle uczuć, więc po prostu nie wie, które z nich ma być to właśnie najpiękniejsze. Pan Winkle opowiedział, co zaszło między nim i krewnym panny Arabelli, panem Benjaminem Elenem. Przyznał się, że celem jego jest zobaczyć się z młodą damą i wyznać jej głębię swoich uczuć. Oznajmił dalej, że jest przekonany, a opiera to przekonanie na tym, co słyszał od Bena Elena, że panienka przebywa gdzieś, w pobliżu Downs, o to wszystko, co wiedział lub czego się domyślał w tej materii. Mając tylko tak niejasne wskazówki, postanowiono wysłać na zajutrz sama na zwiady. Pan Pickwick, zaś i pan Winkle, którzy nie ufali swemu instynktowi odkrywczemu, Przejdą się w ciągu dnia po mieście i przypadkiem wpadną do pana Bena Elena w nadziei, że uda im się czegoś dowiedzieć o miejscu pobytu młodej damy. Zgodnie z tym sam nazajutrz od samego rana puścił się w drogę. Bynajmniej nie skonsternowany trudnością swego zadania. Szedł więc z ulicy na ulicę, chcielibyśmy powiedzieć z pagórka na pagórek, ale niestety Clifton jest równe jak stół. I nie spotkał nikogo ani niczego, co mogłoby rzucić najsłabsze choćby światło na całą tę sprawę. Liczne były rozmowy, które sam nawiązał z grumami przeprowadzającymi konie na gościńcach i z niańkami bawiącymi dzieci na łąkach, ale ani z początkowych słów, jakie zamieniał, ani z końcowych nie mógł sam nic wymiarkować o przedmiocie swoich poszukiwań. Wiele młodych dam mieszka w wielu wielkich i małych domach, a zarówno męska, jak żeńska służba podejrzewała większość z tych dam o uczucie dla kogoś lub też zdolność obdarzenia kogoś swym uczuciem, jeżeli nadarzy się sposobność. Ale że żadna z tych młodych dam nie nazywała się Arabella Ellen, więc po otrzymaniu tych informacji sam był ciemny tak samo jak poprzednio. Idąc przez Downs, sam walczył z wiatrem. I zastanawiał się, czy w tym kraju człowiek zawsze zmuszony jest przytrzymywać kapelusz obiema rękami, a wreszcie doszedł do cienistego osiedla, złożonego z kilkunastu domków, które tchnęły spokojem i ciszą. Przed drzwiami stajni, w głębi małej łączki, stał groom w koszuli, nic nie robiąc, ale wyraźnie przekonany, że jest zajęty widłami i taczkami w miejscu tem pozwolimy sobie zauważyć, że nigdy nie udało nam się widzieć w pobliżu stajni parobka, który w mniejszym czy większym stopniu nie byłby ofiarą podobnych iluzji. Sam pomyślał, że równie dobrze może porozmawiać z tym grumem, jak i z innym. Zwłaszcza, że wędrówka bardzo go zmęczyła, a obok taczek leżał wygodny wielki kamień. Przeszedł więc łączkę i zaczął rozmowę z właściwą sobie łatwością i swobodą. Dzień dobry, stary przyjacielu. Chyba dobre, ale południe, powiedział tamten, patrząc kwaśno na sam. A słuszna racja, stary przyjacielu, zawołał sam. Miałem na myśli południe. Nie powiem, żeby mi ulżyło na twój widok, ciągnął zgryźliwy stajenny. A to bardzo przykro. No, okropnie. Powiedział sam, bo przecież wyglądasz tak wesoło i masz taką rozradowaną minę, że serce rośnie, kiedy się patrzy na ciebie. Ponury stajenny spojrzał jeszcze bardziej ponuro, ale nie tak znowu, żeby to aż wywarło wrażenie na samie, który natychmiast spytał z wyrazem wielkiego zainteresowania: Czy jego pan nie nazywa się przypadkiem Walker? Nie, odpowiedział tamten. I, i nie, Brown, co? Nie. Ani Wilson? Nie, nie trafiłeś. A, no to. Tom się omylił. <laughs> I twój pan, widzisz, nie ma zaszczytu mnie znać. A już myślałem, że i owszem. <laughs> I nie spodziewaj się po mnie komplementu dodał, widząc, że Grum idzie do Stajni i zamyka drzwi. Bez ceremonii, mój stary. Prawdę mówiąc, wybaczam ci. Za pół korony, powiedział tamten, otwierając jedną połowę drzwi, gotów jestem rozwalić ci ten twój łeb. Nie mógłbym ci jej ofiarować na tych warunkach, odpalił sam. Nie warta ludzkiego życia, przynajmniej dla ciebie. Zrobiłbyś zły interes. <laughs> ale, 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 kłaniaj się państwu i powiedz: Niech nie czekają na mnie z obiadem, bo by im wystygł. W odpowiedzi stajenny mruknął coś w tym rodzaju, że chętnie by zrobił porządeczek z wiadomą osobą, ale zniknął, nie wykonawszy tej groźby i zatrzasnął za sobą drzwi, pomijając milczeniem tkliwą prośbę sama, by na pamiątkę zostawił mu pukiel włosów. Sam siedział więc na kamieniu i myślał. Postanowił pukać. Do każdych drzwi w obrębie pięciu mil od Bristolu. Przecie z łatwością obejdzie od 150 do 200 domów dziennie. I w niezawodny ten sposób znajdzie w końcu pannę Arabelle Ellen. Kiedy nagle przypadek rzucił mu pod nogi coś, na co mógłby czekać nadaremnie całymi miesiącami na łączkę, na której siedział, Otwierały się trzy czy cztery furtki ogrodowe, należące do tyluż domów, które aczkolwiek stały każdy z osobna, łączyły się ogródkami. Ponieważ ogródki były obszerne, dobrze rozplanowane, wysadzane drzewami, więc domy nie tylko stały dość daleko od siebie, ale właściwie każdy z nich krył się przed innymi. Sam siedział z oczyma utkwionymi w śmietnik sąsiedniego domu, w którym zniknął ów stajenny, rozważając w umyśle głębię trudności swego obecnego przedsięwzięcia. Kiedy furtka otworzyła się i na łączkę wyszła pokojówka, trzymając w ręku kilka dywaników, aby je wytrzepać. Sam. Tak był zajęty własnymi myślami, że prawdopodobnie poprzestałby na tem, by podnieść głowę, spojrzeć na pokojóweczkę i co najwyżej zauważyć, że ma zgrabną figurkę. Ale wrodzona galanteria sama nie mogła znieść spokojnie widoku pokojówki trzepiącej bez niczyjej pomocy dywany, zbyt ciężkie na jej słabe siły. Pan Weller był dżentelmenem. Wielkiej galanterii, no, dość szczególnej zresztą, i gdy tylko zauważył, na co się zanosi, wstał z kamienia i podszedł do pokojówki. Moja droga, powiedział, kłaniając się z wielkim szacunkiem, gotowaś przecie stracić zupełnie linię, gdy będziesz sama trzepać te dywany. Pozwól, moja droga, że ci pomogę. Młoda dama, udająca skromnie, że nie zauważyła obecności mężczyzny, odwróciła się na dźwięk głosu sama, niewątpliwie też odmówiłaby przyjęcia pomocy od obcego, tak twierdziła przynajmniej później. Ale spojrzawszy za siebie, krzyknęła. Sam był również zdumiony, gdyż w rysach pięknej pokojówki poznał ni mniej, ni więcej, tylko rysy swojej walentynki. Pokojówki pana Napkinsa. Ależ kochana Mary, jakże można tak straszyć ludzi, panie Weller? powiedziała Mary. Sam nie dał słownej odpowiedzi na te słowa i w ogóle nie możemy dokładnie określić, w jaki sposób odpowiedział. Wiemy tylko, że po chwili Mary szepnęła: Panie Weller, i że przedtem jeszcze spadł mu z głowy kapelusz. Z czego wnioskować musimy, iż wymieniono kilka pocałunków. Jakże pan tu trafił? Spytała Mary, gdy rozmowa, w której zaszła wyżej opisana przerwa, została na nowo podjęta. Przyjechałem do ciebie, najdroższa powiedział pan Weller, pozwalając tym razem namiętności zapanować nad prawdomównością. Ale skąd wiedziałeś, że tu jestem? pytała Mary. Kto mógł ci powiedzieć, że zmieniłam w służbę i żeśmy potem wszyscy zjechali tutaj? Kto to mógł panu powiedzieć, panie Weller? A no właśnie, w ten sęk! zawołał sam, mrużąc oko. Kto mi mógł powiedzieć, he? Chyba nie Mazu, co? A nie, nie, powiedział sam poważnie kiwając głową. Nie Mazu. Więc chyba kucharka mówiła Mary. A kucharka odrzekł sam. No, nigdy nie słyszałam czegoś podobnego zawołała Mary. Ani ja ani ja powiedział sam. Ale, droga Mary, tu gesty sama stały się bardzo serdeczne. Ale, droga Mary, mam tu jeszcze inny interes do załatwienia. Mój gubernator ma przyjaciela pana Winkle pamiętasz go? tego w zielonym surducie? powiedziała Mary. Owszem pamiętam. Otóż on jest strasznie zakochany. Faktycznie chodzi jak błędny. Stracił głowę do reszty. O! przerwała Mary. Ta? Ale nic mu nie będzie, jeżeli uda nam się znaleźć jego damę. Tu sam robiąc liczne dygresje na temat piękności Mary i mąk, jakie przeżył, odkąd się ostatni raz widzieli, wiernie opisał jej stan, w którym znajduje się obecnie pan Winkle. – Nigdy bym nie przypuszczała, powiedziała Mary. No, ani ty, ani w ogóle nikt, powiedział sam. Nigdy i nikt. No więc, łażę jak ten Żyd. A, a może o nim słyszałaś, Mary? Niespokojny duch nigdy nie spał, tylko łaził z miejsca na miejsce, więc i ja łażę. No i szukam tej panny Arabelli Ellen. Kogo? Zainteresowała się Mary. Panny Arabelli Ellen. Boże, dobry, zawołała Mary, wskazując na furtkę, którą zamknął ponury grun. Ależ to ten dom właśnie. Tam mieszka od sześciu tygodni. Ich młodsza, która również usługuje panience, opowiedziała mi to wszystko, kiedyś jakaśmy razem robiły pranie z rana, nim państwo wstali. Co? Co mówisz? Tam, tamta furtka? Tamta. Pan Weller był tak wzruszony, otrzymawszy tę informację, że musiał szukać oparcia w pięknej swojej towarzyszce. Wymienili między sobą liczne oznaki miłości, zanim ochłodził się na tyle, że mógł wrócić do poprzedniego tematu. No, powiedział wreszcie sam jeżeli to nie jest walka kogutów to ciekawym, co jest walką kogutów jak powiedział Lord Major, kiedy sekretarz jego królewskiej mości zaproponował po obiedzie zdrowie jego żony tamte drzwi. A ja mam do niej polecenie i muszę koniecznie je spełnić. Jeszcze dzisiaj. – O! – powiedziała Mary. – Ale nie możesz zrobić tego teraz, bo panna wychodzi do ogrodu tylko wieczorem. I zawsze na krótko. I nigdy bez starej damy. Sam zastanowił się chwilę, po czym ułożył następujący plan postępowania. – Powróci tu dziś wieczorem… Kiedy Arabella z pewnością wyjdzie na przechadzkę. Mary wpuści go do swego ogrodu, sam przejdzie przez mur i będzie mógł z za wielkiej gruszy obserwować, co robi panna Ellen. Spełni polecenie i postara się, żeby wyznaczyła pan Winkle spotkanie następnego wieczora o tej samej porze. Ułożywszy to wszystko z wielkim pośpiechem, sam pomógł Mary w trudnej czynności składania dywanu. No nie jest to rzecz tak niewinna, jak się z początku wydaje to trzepanie małych dywaników. O nie, ostatecznie, jeżeli trzepanie nie jest niczem złem, to składanie w każdym razie należy do czynności bardzo zdradliwych. Dopóki bowiem trzepie się dywan i obie strony stoją od siebie na odległość długości dywanika i jest to zabawa wcale niewinna. Ale kiedy się zacznie składanie i kiedy przestrzeń między składającymi maleje do połowy, ale potem do jednej czwartej, do jednej ósmej, do jednej szesnastej, Albo i do 1:32. Gdy dywanik jest dostatecznie długi na ten czas, składanie zaczyna być bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie wiemy dokładnie, ile dywaników złożono owego dnia, ale śmiało możemy twierdzić, że ile było tylko dywaników. Tyle razy sam pocałował piękną mer.